Nie, on jest dobry. Przetnij go na pół. Będziesz miała pewność. Chciałam w połowie zostawić. Przetnij na pół. Mówię ci. W sensie tak, w połowie. No tak, no na przykład. On wtedy i tak będzie fajowy, gadżeciarski. Widzisz? Co? Ładnie. A tych to mi szkoda oddawać, bo są takie fajne, że chyba je sobie na sosik przerobimy. Co myślisz? No. Na sosik mówisz, Czy nie? a nie do mrożenia. W Te duże miały całości? być? Takie wielkie w całości? Nie wiem, nie wiem. Ja bym je pokroiła jednak. No do Co ta mrożenia na dzieciarnia robi? sosik. No do mrożenia na sosik, w sensie tak. A, no tak, no. Dzieciarnia, no słyszysz przecież, że No Matylda właśnie, jest tam. Matylda to słyszę, a resztę nie słyszę. Idę W zapytać, czy telefonach nie. się zapewne, ale dzisiaj Aha. mogą. Tak, pewnie. Dzieciaki! Wszystko okej? Okay? Ale by się przydał teraz ten albo ten. No ten też. O której chcesz palić w kominku? O, mama nam zostawiła to? Te koszyki? Tak, dała nam. W sumie są dobre, no, żeby to są łatwo je umyć. No i dwa wchodzą w siebie, nie? To też jest Nie dobre. będę ich teraz myła, można je tak łatwo Nie, umyć. tylko je trzeba trzepnąć albo coś tam. Już. A z tych gruszek zaraz kilka, wiesz co zrobię? No. Kilka włożę też w słoik. W occie, czy jak? No. O tak, no, a to ta sama zalewa jest, czy nie? Nie, nie pamiętam, muszę To spojrzeć. się zrobi tą samą. Ale no ja to lubię. Nie wiem, jak tam ty się zapatrujesz. No ja też bardzo lubię, pewnie, że tak. No w sumie jest ich tam A dużo. to taki specyficzny produkt i niszowy No. raczej bym powiedział. Gruszki w occie. Jeszcze jakieś chyba Śliwki w śliwki w occie occie, też były. ale mi bardziej gruszki pasują. Tylko, że je trzeba zjeść od razu, bo później jak się odstawi, to idą z tyłu w kuchni. Nikt Nie, o nich nie właśnie trzeba je pamięta, mieć. później nie wiadomo, czy dobre. To jest raz, a dwa jeszcze były. Też twoja mama robiła fajne. Ja nie robiłam. Dynie w occie. O tak. No, to I to było jest super ekstra. dodatek w ogóle do mięsnych obiadów, takich różnych. No, Nie? ojej, a nie przypomniałaś mamie o tym zakwasie Nie, zapomniałam. z Muszę właśnie. buraków? Tak. Nie o burakach. Ja chciałam, żeby mama mi dała na chleb ten, wiesz. A, zakwas, no. To ja mówię też o zakwasie, no. To ja ci mogę wstawić ten zakwas z buraków, No co to za mi problem. wstaw. Ostatnio mówiłem ci, naoglądałem się, że trzeba wszystko zalać gorącą wodą i wtedy te wszystkie pleśniowe bakterie giną i wtedy nie ma szans, Nie, żeby tam trzeba spleśniał. tylko doglądać, żeby nic nie wystawało, wtedy pleśnieje od góry. Dobra, no zrobię to. No to tego. U, czekaj, te to mają. Chyba susza. Już słyszysz, to zaczyna brzmieć, także ona się musi tego nauczyć, żeby mieć spokój. Albo nie wiem, czy to Państwo słyszą, Matilda uczy się na muzykę jakiejś piosenki. Jak Państwo nie słyszą, to za wiele nie tracicie. Tylko nie mówcie Matyldzie. No ale ty, no tak to zabrzmiało na No przykład. nie, no przecież luz. Jak się dzieciak uczy, no to wiadomo, że to brzmi lepiej, ale Wiadomo, ty. spoko, luzik. Przecież jakby tu była, to bym tak nie powiedział. Ona ogląda. Co robi? Ogląda. Co ogląda? A, ogląda. Co? Nie no, jak jest czyste, to ja tego nie robiłem nawet. Tylko je w wodzie po prostu tagowałem, No nie? to one są już tu właśnie w soli, żeby odeszło to wszystko. No ale tu widzisz, o, zostawiłaś i jest pioch, nie? Gdzie? No tu. No i później jeszcze to musisz myć, a tak to tylko przepłuczesz i do widzenia, nie? O, pomidor się ruszył. Nieco. Nie mamy coli, nie? Uhuhu.
co zachciało się koni. No, też. Pozdro dla kumatych. No właśnie nie wiem, czy nie teraz powiadam może. No to ci będę. Dobrze, dobrze. No dobrze. To rozjechałeś. Ty się cieszę, w sumie ci o tym pomyślałam. No. Że co? Bo ja na przykład jestem bardzo. Ja, na przykład jak zdarzało się tak, że słyszeliśmy popisy jakichś dzieci. Że w ogóle na skrzypcach to jest dla mnie najgorsza wersja, najgorszy wariant. I ja wiem, że to dziecko się nauczyło i umie na miarę swoich możliwości i uczyło się na pewno długo i pilnie, ale tak mi te dźwięki na nerwy działają, że serio, gdyby przyszło tak samo się uczyć w domu, ja nie wiem, ja bym tego po prostu nie... Ja się robię od razu nerwowa, wiesz o co chodzi? I nie, tak. to jest wbrew jakimś w ogóle... Nie wytłumaczysz sobie, że... No rozumiecie. No i tak sobie dzisiaj pomyślałam, całe szczęście, że oni żadnej szkoły muzycznej sobie nie wymyślili. Tak. W sumie próbowaliśmy ich jakoś tam zaciekawić, ale zaciekawić tym. To nie było na szczęście nie wyszło i luzik. Widzę, że nie mają zainteresowania tak żadne z nich w sumie w tą stronę. Chociaż może by to było dobre. No to można pięknie połączyć z innym jakimś wolnym zarabianiem tak, i wtedy może być super. Pod warunkiem, że to ktoś lubi to rzeczywiście, no i... Teraz mi się przypomniało, jak kiedyś jeden znajomy, nasz wspólny, był u innych naszych wspólnych znajomych i mówił, że ich syn dostał jakiś fortepian za kilkadziesiąt tysięcy, no i przy obiedzie mieli wysłuchać gry. No i mówię, no jak? Kilkadziesiąt tysięcy w błoto. Także tak. Ale ci znajomi to raczej nie oglądają naszego kanału, ani YouTube'a, myślę. Nie mają czasu. No ciekawe. Dobrze. No ale tak często jest z tymi instrumentami, że to jest realizacja jakichś ambicji rodziców. Chociaż na przykład mamy taką koleżankę. Ogólnie mi się to bardzo podobało. Grała na skrzypcach. Gra. Robi to tak od niechcenia. Nigdy nie grała jakoś tym zawodowo. Mówisz o gośce? No. I jak była jakaś impreza, czy coś siedzieliśmy, nieraz było tak, że wyjmowała te skrzypce, no nie? Tak. I potrafiła grać taką muzykę, że w ogóle do głowy by ci nie przyszło. Ale to wtedy naprawdę robiło to robotę. To było niesamowite w ogóle. To tak fajnie działało na wszystkich. Bo to była gra taka, nie... Nie, ona wtedy tak potrafiła improwizować fajnie jeszcze na tych skrzypcach. Tak, no ona, no... No i taka umiejętność to jest w ogóle na wagę złota, tak myślę. No ale mało jest takich ludzi. Ona to akurat lubiła. Chociaż sama mi opowiadała wtedy, że jak była dzieckiem, to wtedy nie lubiła, bo ją oczywiście... Cisnęła. Poniekąd tam zmuszana do tego trenowania. No potem jak już była trochę starsza, to miała do tego trochę inny stosunek, wiadomo. No ale ostatecznie myślę, że widać było po niej, że jej to sprawia przyjemność, więc to... Tak. Gośka, ale... jeśli oglądasz, to pozdrawiam. Podobało mi się, że ona to robiła tak właśnie zawsze. No w ogóle tak się zarąbiście prezentowała. Ze skrzypcem. No, jak grała. Świetnie. I to nie była, to nie był typ typowej artystki jakiejś. A nie, raczej bym powiedział, że artystki. Tak. Że artystki? Tak. No, no sporo rzeczy miała. Na sporo rzeczy miała wywalone i pewnie ma nadal. No to chyba o to w tym chodzi, nie? Może tak. Do wielu rzeczy nie przywiązywała uwagi zbytniej. Dzięki temu miała luz, nie? No to tak. Dobra, no to co? To ja może już zacznę rozpalać, tak? Dobrze. Czy nie? Jak mamy tak mało... Drewno to ja bym się wolała tym trochę wiesz. Nie, no drewno mamy dużo, tylko jeszcze trzeba zrobić jeden kurs albo ze dwa pod wiatr. To mogę w sumie zrobić, tylko może skończ te grzyby. Okej? Okay? I ja wtedy założę czapkę, szalik. Ja to bym to zamarynowała. Podwójny sweter. To marynuj. No ale takie to pewnie, że tak. No to jasne.
Nawet powiem ci, Do tytu, że. tylko odkładam A nie takie. uważasz, że fajnie by było o taki, No taki, tylko właśnie, na pół przeciąć i. te odłożyłam do marynowania, a tu wkładam te, Żeby co. taki grzyb, wiesz, mógł. Na przykład wyobraź sobie, że pijesz zimną, taką zmrożoną substancję. Taką naftę wręcz, nie? Masz już tutaj polane, w ogóle szalone na kieliszku, tak? I dostajesz Grzyba. śledzika, posłuchaj, śledzika, takiego grzyba na talerz. Poczekaj, jeszcze nie O, się zbieraj. zapamiętałam. I do tego ciepły ziemniaczek z wody. I jak dla O! mnie bomba, a do tego jeszcze gzik mógłby być. O, bzik, to tak. No. Czekaj, bo tu do mnie cioteczka dzwoni. Dobrze, no przecież. Bo ja już tutaj zasięgam, wiesz, informacji. Szyszkowa ciotka. No, takie dobre zdjęcie przy Proszę. tobie zrobiła, że... To ten też się nada. Pewnie, że tak. Tylko tych ciapoków takich, wiesz, tych pianek nie bierz. Nie Nie zdążyłam słyszę. odebrać. Wiadro. Please. Siur, że tak. Dobra. Zaraz idę tutaj skompletować sprzęt do rozpalenia. Czeka mnie tu zamiatanko. Ale to nic. Przeżyję. A, jeszcze mogę psiuknąć szybkę. W sumie aż tak nie potrzeba. O, nie, olewam to. Pierdzielić. Zastosuję filozofię chińską WWEI. Tak? No i co, coś ta tam ustaliły? Teraz podaję swój przepis. Ja zrozumiałam, że tutaj dwie szklanki odsunę, pięć szklanek wody. I to by mi się zgadzało. Ona mówi, że daje jedną szklankę octu na pięć szklanek wody. To by się nie zgadzało, dlatego że ja dałam jedną szklankę octu na cztery szklanki wody i wcale nie były, były mniej octowe niż jej. Dziękuję. To jest możliwe? Już mi starczy. Dziękuję, dziękuję. Potrzebuję, proszę ja ciebie. Świetnie jednak. Co? Ona mnie oszukuje. Robicie. No. Jedno tylko mamy. No O, widzisz, dlatego cię mówiłam. dobra. Dobra. To najpierw może pójdę. Sprzęt. Kurde, mi tu przeleciało. Chciałem obejrzeć to całe. Dobra. Dobra, stój! O Boże, dobra, zrąbałem to. No to pech. Idę po czopkę. Tak, bluzę. Co? Z czym? A czy ty nie możesz zrobić normalnie takiego, z takimi, mówi, całkowicie poważnie mówiłem, z takim. Takie duże. No, twój tata by to docenił, myślę. Nie, no wszyscy byście to docenili, tak mi się wydaje. Gzik, śledź, gorący ziemniak, taki wiesz, prosto z wody i właśnie taki wielki grzyb, Ale do takie którego też, trzeba użyć zobacz. Takie to jest widelca niby and pianka, noża. ale to by było fajne. Co ty myślisz? Tak, nie, no ten to nie jest ta pianka. Nie, ej, no, no zobacz, no i później zaraz ci No będzie ale to by tak wypływało, będzie wyglądało w też zębach fajnie piano. chrzęściło. Klara, proszę cię, to jest teraz. Lol, bad, bad. Krystyna!
Widziałaś mojego syna? Nie. On to jest przepad, znalazł telefon i drona. Toś przepad. Przepad. I możesz dwa wyjścia. Skończysz nagrywać, to ja tu mam temat do ciebie. Jasne, pewnie. Czyli co? Jasne, dobra. Tajemnice przed widzami, tak? Super. No, także... Ale super. Ansuby się sypią. Okej, dobra. Widzimy się za chwilę. Nara.